Pan Wiktor mieszka w Sudanie Południowym, w Afryce Wschodniej. Jego ojciec pił dużo alkoholu, ale uważał, że nic mu się nie stanie. Pewnego dnia zachorował, już nie wyzdrowiał i rozstał się z życiem. Gdy pan Wiktor dorósł, też pił alkohol. Przykład ojca niczego go nie nauczył. On też poważnie zachorował. Chory i osłabiony, usłyszał bardzo wyraźnie głos mówiący, że jeśli nie przestanie pić, to też umrze, tak jak jego ojciec. Natychmiast przestał pić. Czuł, że Bóg do niego przemówił, aby uratować jego życie. Poszedł za tą radą i z dnia na dzień czuł się coraz lepiej. Pan Wiktor wraz z żoną poznawali Biblię dzięki chrześcijańskiej stacji telewizyjnej. Chcieli mieć dzieci. Czytali historie biblijne o Abrahamie i Sarze oraz o Annie, która modliła się o dziecko i otrzymała Samuela. Oni też modlili się do Boga. W tym czasie Wiktorowie poznali adwentystę, który zapytał ich, czy chcieliby studiować Biblię. Od razu się zgodzili. Teraz mieli kogoś, komu mogli zadawać pytania i kto pokazałby im odpowiedzi w Biblii. Nauczyli się z niej cennych lekcji i postanowili ochrzcić się w kościele adwentystów dnia siódmego w Dżubie. Wkrótce ich modlitwy zostały wysłuchane i Wiktorom urodziło się dziecko. Córeczkę nazwali Shama. Później urodziły się bliźniaczki, też dziewczynki. Nieco później urodziła im się jeszcze jedna córeczka, której dali na imię Faith. Wiktorowie byli szczęśliwi. Co wieczór przed snem mieli wspólne nabożeństwa. Śpiewali pieśni, słuchali historii biblijnych i modlili się. Gdy Wiktorowie spodziewali się kolejnego dziecka, stało się coś strasznego. Pani Wiktorowa udała się do szpitala, żeby urodzić dziecko, ale pojawiły się komplikacje i umarła. Rodzina była bardzo smutna, ale zachowali wiarę w Jezusa. Dziś, silniejsi niż kiedykolwiek, z nadzieją wyglądają Jego powrotu. Ulubioną historią biblijną Szemy jest zmartwychwstanie Jezusa. Pan Wiktor mówi swoim dzieciom, że pewnego dnia Jezus wywoła ich mamę z grobu i jeśli będą mu wierne, to znów ją zobaczą. Co sobota Shama, Faith, bliźnięta i wiele innych dzieci uczęszcza do szkoły sobotniej i słucha kazań. Przynoszą krzesła i siadają pod rozłożystymi drzewami. Na łonie natury mają kontakt z jej stwórcą. Jednak czasami nie ma szkółki sobotniej, bo pada deszcz, a dzieci mogą spotykać się tylko pod drzewami. Gdy pada, wszystko jest mokre i ubłocone. Dzieci Wiktorów zapraszają inne dzieci do kościoła. Modlą się, żeby jak najwięcej dzieci było gotowych do nieba razem z nimi. Modlą się też o fundusze, dzięki którym powstanie budynek przeznaczony na ich wspólne nabożeństwa. Módl się o Boże błogosławieństwo, wspierając projekty misyjne realizowane w Dżubie i na całym świecie.